recenzja w minutę, czy to się uda. Jano i Vito to jest seria z wydawnictwa Mamania. Viola Wołoszyn jest autorką, ona jest też logopedką, więc wie, o czym mówi. I Dźwiękotwór to jest taka specjalna książka z tej serii, która ma dziurę. Ta dziura ma być zabawą, aktywnym czytaniem i zachęcaniem do tego, żeby dzieci chętnie ćwiczyły. A ćwiczymy, uwaga, pokażę Wam na przykładzie Ły tutaj. O, akurat zobaczcie, jaki płacz, takie łe, trzeba tutaj ćwiczyć. Na każdej stronie też Viola albo ktoś inny, Seriano, Vito, tatuś, babcia tam nawet jest, podpowiadają i to są podpowiedzi dla rodziców, jak wypowiadać, jak ćwiczyć po prostu logopedycznie dany dźwięk, a dzieci mają za zadanie tylko i wyłącznie dobrze się bawić. A przy okazji zauważcie, że to jest fajna książka do nauki literek, tak po prostu alfabetu, nie?